Благач, молчу, але Бог уледов ніц не може вдарнуть, замєшкав, ой, Боге, благословіння сечне іме, вже нами в Тобі опікунка, ти днем і ноцом ставящим за нами, молитви Твої вмацняємо нашу спільноту. Що співаліжме Тобі і воваліжме, радуй, що вас і певна нам Господу. За правда, годне є Слово, аби благословити Чебі, Богу Родицю завше, благословіона й найчеща, Матко Бога нашего, щиродніншого Херубов і без порухання хвалебнішого от Серафіна. Ти, któраś без зрази зрочила Боже Слово, Ciebie prawdziwą Bogu Rodzicę wysławialiśmy i wołaliśmy do Ciebie. Boże nasze Ojcu, postępuj zawsze z nami w łaskawości. Nie odbieraj nam Twego miłosierdzia, ale kieruj naszym życiem w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kiedy dobiega końca nasza modlitwa, bardzo gorąco podziękować królowi, który jest przed nami, w skład którego wchodzą osoby świeckie, siostry zakonne i nasi rodzinni. Ten śpiew pozwolił nam jeszcze bardziej zbliżyć się do Matki Najświętszej, ale równocześnie pozwolił nam szerzyć jej obecność w naszej codzienności, ilekroć rozpoczynając i kończąc dzień powołany, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Chcę więc bardzo gorąco podziękować za poprowadzenie nas w tej modlitwie. Chcę podziękować temu królowi w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych, a jest liczna grupa naszych sympatyków, osób świeckich, grupa sióstr z różnych zgromadzeń, którym przewodzi Matka Najświętsza, a także kapłani, alumni, diakoni. Niech ten hymn wyśpiewany na cześć Bogu Rodzicy będzie naszą modlitwą, ubogacającą nas, zwłaszcza w tych dniach Adwentu, a także modlitwą wskazującą, że Maryja jest tabernakulum, prowadzi zawsze do Jezusa Chrystusa. Pan z nami. Jezus Chrystus.